Witam serdecznie na kanale Golden Voice. Za nami drugi odcinek The Voice of Poland 14. Drugi odcinek, licząc oczywiście sobotami. W tym odcinku nie zrobił na mnie takiego jakiegoś większego wrażenia nikt. Tak jak w tamtym odcinku Daniel czy też Monika. Oczywiście to moja subiektywna opinia, ponieważ dla innego ten odcinek mógł być akurat najlepszy ze wszystkich z tego programu. Agnieszka Formela. Troszkę problemy z oddechem, ale fakt, natłok słów i brak odstępów między nimi może to spowodować. Natomiast czuć było, że ciągnęła to na bezdechu. Plusem jest to, że jest to rockowa, może nie skierowana konkretnie na dany styl muzyczny, ale zawsze coś. Natalia Kłodnicka. Czasem podoba mi się, jak śpiewa aktorka, a czasem nie. Zależy to od tego, ile ekspresji takiej przerysowanej aktorka przeniesie na scenę. Tutaj było ok, natomiast nie za bardzo podobały mi się te wykrzyczane góry. Wiktoria Stefańska Depa grała 5 lat w zespole rockowym. No i to oczywiście u mnie na plus. Natomiast wybrała sobie lub dostała piosenkę Ignacego. No niestety Ignacy z rockiem nie ma nic wspólnego. Także zobaczymy, co pokaże w następnych odcinkach. Patrycja Wanat, ale głosisko. Troszkę zmanierowane i mi akurat troszkę to przeszkadza. Natomiast głosisko niesamowite. Ania Przydacz, naturszczyk. I to słychać. Niestety czasem stres zjada takich naturszczyków na scenie. Zobaczymy w kolejnym odcinku, jak sobie poradzi. Wydaje mi się jednak, że to będzie ogniwo do odrzucenia w tercetach. No, zafałszowała czasem. Dla takiego efektu. Ale i tak gratulacje, że przyszła do Voice'a, że zaśpiewała, że odważyła się na to. I jak widać, nie jest też na samym końcu naszego rankingu, także nie jest źle. Michał Sołtan, no jedna z ciekawszych postaci wokalnych tej edycji i nie tylko wokalnych. Natomiast muszę poczekać, co zaśpiewa jeszcze w tym programie, ponieważ to, co teraz zaprezentował, przynajmniej ta pierwsza piosenka na przesłuchaniu, no to takie voice senior dla mnie. Ale potencjał ogromny. No ta druga piosenka całkiem lepsza, natomiast oceniałem tylko pierwszą. Paulina Rzepka, jazzowa. No to wiadomo, będzie dużo kolorytu. Ciekawa barwa głosu, pływa po dźwiękach jak Ala Szemplińska, a w tym kraczku nawet brzmiała identycznie jak Ala. Jednak piosenka zaśpiewana inaczej niż w oryginale, ale też ciekawie. Najbardziej mi się podoba to cofnięcie gardła w końcówkach dźwięku i dodanie wibrata. Nie jest to przesadzone, nie jest zbyt długie i dlatego nie razi po uszach, a robi to bardzo ciekawy efekt. No i może z niej się zrobić moja faworytka. Ala też nie była na początku na pierwszym miejscu u mnie w rankingu, a nawet chyba po przesłuchaniach była na 14 miejscu. Oczywiście na samym końcu była na pierwszym. Dominik Jarocki. No to nie moje klimaty, ale zaśpiewał ok. Magdalena Koszyk, bardzo ładna barwa głosu. Siedziała w klasyce i może to słychać, natomiast do muzyki rozrywkowej wydaje mi się, że ten głos tak samo dobrze pasuje. Będzie dobrze. Czekamy na więcej. Łukasz Darłak,
Co się rzuciło w uszy, to vibrato i taka lekkość w śpiewaniu. Szału dla mnie nie było na razie. Alicja Kuszowska. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nic mnie nie raziło w tym wykonaniu, ani też nic nie porwało. Może można się skupić na przekazie, bo ładny. Natomiast dla mnie w takich programach przekaz jest dodatkiem do jakiegoś oryginalnego głosu, do jakichś oryginalnych umiejętności. No, przekaz. Becky Sangolo bardzo ładnie zaśpiewała, troszkę tam w tych górach jakieś nieczystości małe się wdarły, natomiast też mnie jakoś wielce nie powaliła, a powinna z taką piosenką. Zawsze też minusem jest dla mnie, kiedy przychodzi ktoś do The Voice of Poland i nie zna języka polskiego, a przynajmniej nie stara się mówić w tym języku. W tamtym sezonie występowała taka uczestniczka jak Eileen i z tego co pamiętam, uczyła się mówić po polsku chyba 3 miesiące i bardzo dobrze jej to wychodziło. No i to tyle, jeżeli chodzi o ranking. Najbardziej podobała mi się w tym odcinku Paulina Rzepka. Do usłyszenia i do zobaczenia.